Szanowni Państwo, jesteście akurat tutaj na uroczystości jubileuszowej. To jest taka finalna uroczystość, na której zapraszamy zarówno naszych absolwentów, studentów, pracowników, władze uniwersytetu, władze zaprzyjaźnionych wydziałów, którzy nam pomagają w codziennej pracy, władze regionu, ogólnie środowisko społeczno-ekonomiczne, jak również szkoły różnego szczebla, w tym szczególnie szkoły średnie, z którymi współpracujemy i którzy dostarczają nam swoich absolwentów. Będą pomniejsze wystąpienia, szereg wykładów, pokazów chemicznych, pokazów farmaceutycznych właśnie pod logo 60-lecia chemii oraz 5-lecia farmacji. Natomiast teraz jest ta uroczystość taka kulminacyjna, najważniejsza. Jesteśmy dumni z tego, że mamy 60 lat opolskiej chemii akademickiej, bo tak to należy interpretować, że kierunek powstał w 1954 roku, że przez te 60 lat rozwinęliśmy go zarówno pod względem bazy materiałowej, jak i, co szczególnie, przede wszystkim kadry, która ten kierunek trzyma, że jesteśmy w stanie go utrzymać. No i tak jak tutaj zwróciłem się do audytorium, na bazie chemii jesteśmy w stanie wygenerować jakby dać podstawę kolejnego kierunku, który jest również kluczowy dla rozwoju Opolszczyzny, czyli kierunku farmacji. Tak, 5 lat minęło bezwzględnie i w tym roku będziemy mieli pierwszych absolwentów. Rzeczywiście jest to nowy kierunek na naszym uniwersytecie, Uniwersytecie Opolskim. Natomiast farmacja jako dziedzina nauki i medycyny jest od lat, można powiedzieć, od zawsze. W związku z tym jest to niezmiernie istotne z pewnością dla uniwersytetu, ponieważ tak nowy kierunek nauk medycznych jak farmacja sprzyja rozwojowi, jest więcej studentów, również absolwentów, którzy z naszej perspektywy, z perspektywy farmaceutów, zasilą nasze szeregi, no i będą mogli zająć się opieką nad pacjentem. Farmacja bezwzględnie jest potrzebna. Jeżeli chodzi o ilość farmaceutów w naszym województwie, jest ona stosunkowo i statystycznie niewielka, to niecały 2 farmaceutów na aptekę. A zatem każde zasilenie taką nową kadrą, nowymi absolwentami bardzo, bardzo nam pomoże opiekować się naszymi pacjentami w aptekach. Farmacja to nie tylko leki. Farmacja to przede wszystkim oczywiście farmakoterapia, ale to wszystko łączy się w pacjencie. W związku z tym farmaceuci na dzień dzisiejszy zbliżają się do tego pacjenta. To, czego doświadczyliśmy chociażby w dobie COVID-u, w dobie pandemii, to, że w aptekach rozpoczęły się szczepienia i z tych szczepień miliony osób w skali kraju skorzystały i zostały zaszczepione przez farmaceutów. Wchodzą programy pilotażowe zajmujące się opieką nad pacjentem, opieka farmaceutyczna, różne usługi i świadczenia, które są rozwijane, jak mówię, zbliżają i nas do pacjentów, i pacjentów do nas. To dzień wyjątkowy, bo to 60 lat istnienia chemii akademickiej w Opolu. To znakomity jubileusz, to okazja do wielu podsumowań, ale okazja też do spojrzenia na to, co nas czeka, na to, co przed nami. To jubileusz łączony, bo to 60 lat chemii i 5 lat farmacji opolskiej. To użyję tego określenia, nasze dzieci, bo to stosunkowo jeszcze młody organizm, ale w tym roku pierwsi absolwenci opolskiej farmacji opuszczą mury naszej uczelni i zasilą już szeregi farmaceutów pracujących w bardzo różnych instytucjach. Jesteśmy bardzo dumni z tego, jesteśmy uradowani obecnością tak wielu znakomitych gości i tym, że wśród tych wielu gości reprezentujących różne ośrodki naukowe w naszej Polsce gościmy też całe Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego, gościmy prorektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów, a chciałem szczególnie podkreślić to, że w tej licznej grupie gości znalazło się liczne grono absolwentów opolskiej chemii z bardzo różnych lat, z bardzo różnych roczników i mam nadzieję, że wśród młodszej części widowni, która też się gdzieś tam pojawiała, znajdą się także przyszli studenci opolskiej chemii, opolskiej farmacji.